Andrzej wyznaje zasadę, że najlepiej smakuje wysępiony papieros. Dlatego Andrzej sępi je na okrągło. Najczęstszymi ofiarami sępa Andrzeja są jego koledzy z pracy. Karolina, pora tej ślubie. Już pewnie, już ci daję. Nerwy mnie zeżrą przy tym komputerze. Stary dziennikarski wyga dokładnie wie, co zrobić, żeby przekonać współpracowników do odstąpienia jednego papierosa. W tym celu zawsze nosi przy sobie pustą paczkę. Gdy tylko znajdzie go ochota na zapalenie, wyciąga ją i ostentacyjnie informuje swoich kolegów, że musi zapalić, a skończyły mu się papierosy. Poratuj, czy papierosy. Jak się można domyślić, koledzy, również palacze, o co, taka wada zawodu, częstują Andrzeja swoimi papierosami. Znana w całym Krakowie gwiazda dziennikarstwa nie ma zamiaru poprzestawać na jednym papierosie, a częstuje się od każdego, kto tylko mu je zaoferuje. Tym sposobem sęp Andrzej jest w stanie zorganizować sobie nawet 7-8 papierosów w ciągu dnia, ponieważ podobny patent stosuje nie tylko podczas pracy, ale na przykład podczas lunchu, na który zawsze chodzi z kolegami z innych działów. Jak się domyślacie, specjalnie. Kurczę, dobre jedzenie tu mają. Tak, ale po jedzeniu trzeba zapalić. Panowie, no pora ty gdzieś ślubiem, skończy mi się, a po jedzeniu musisz człowiek ja zapalić. Ja mam jakieś tam fajki, chyba ci pożyczę. Zaradny Jędruś nie tylko nigdy nie pali swoich papierosów, bo ich po prostu nie kupuje. Mało tego, również nigdy nie pozwala, aby zmarnowały się papierosy cudze. Dlatego, kiedy nikt nie patrzy, nie brzydzi się przeszukać popielniczkę redakcyjnej palarni w poszukiwaniu atrakcyjnych niedobałków. Zawsze jakiegoś sporego rekina się złowi. Sępienie Andrzeja nie ogranicza się do jego miejsca pracy. Bez skrępowania podchodzi do osób, na przykład oczekujących na przystanku, i prosi o papierosa. Dzień dobry, przepraszam pana najmocniej. Nie miał pan poczęstować papierosem, skończyły mi się. Ci, widząc dobrze wyglądającego i zadbanego mężczyznę, chętnie częstują go nawet ostatnim papierosem. Oj, dzięki serdecznie. A można jeszcze jednego na zaś? Proszę. Dziękuję uprzejmie. Nauk Andrzeja, choć wstrętny i niezdrowy, przynosi realne oszczędności i to całkiem dobre. Król działu miejskiego dziennika krakowskiego wypala minimum paczkę papierosów dziennie, oczywiście nie swoją, dzięki czemu w jego kieszeni zostaje 15 PLN-ów. W skali miesiąca to oszczędności nie bagatela 450 zł. Szkoda tylko, że Andrzej nie ma zamiaru oszczędzać swego zdrowia i od lat powtarza, kaszląc i odkrztuszając, że wędzone dłużej powisi. Dzięki. No to na razie.